bez ustalenia porządku, dlatego że mamy dzisiaj szczególną sytuację. Zaprosiliśmy gości dla nas bardzo ważnych na tą czystość przedświąteczną, przednoworoczną, czyli związane z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. Także dokonam tylko otwarcia sesji. Niniejszym otwieram 60. sesję Sejmiku i zarządzam przerwę, prosząc tutaj dostojnych gości bliżej nas, mianowicie księdza arcybiskupa z osobami towarzyszącymi, pana posła, pana senatora. Nie wiem, czy ktoś jeszcze jest z parlamentarzystów. Pan wojewoda miał być, ale też coś nie widzę. Może coś innego go zatrzymało. Więc bardzo, bardzo proszę. Bardzo proszę wszystkich tutaj raczej radnych, żeby tutaj ze swoich ław właśnie wstali i tutaj. Miałem przed chwilą i nie mam. Gdzie jestem?
Ja już mówiłem, ale jakoś nie słuchają się. Bardzo bym prosił sprawdzić kworum poprzez sesję. Przepraszam, czy mamy kworum? Ja poproszę może tam. Ponieważ mamy chwilę czasu, to znalazła się ta sławetna kartka, więc tak, nie byli wśród nas ksiądz dr Jarosław Grzegorczyk, proboszcz parafii pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jamstoku, czyli Falnej. Ksiądz arcybiskup dr Józef Guzdek, metropolita białostocki. Był ksiądz Tadeusz Danuk, proboszcz parafii świętego Rocha. Ksiądz magister Jarosław Jóźwik, prawosławny duszpaszczer samorządowców i parlamentarzystów województwa podlaskiego. No i był ksiądz, który jest tutaj nie mam na tej ściągawce nazwiska, który jest sekretarzem arcybiskupa. Także tyle wyjaśnienia. Czy mamy kworum? Powtórzyć jeszcze raz. Ja powtórzę. Ale ja miałem potwierdzenie. Nie wiem dlaczego to się stało. Pan przewodniczący potwierdził. No ja a tu na tym nie mam. Proszę Państwa, zanim zaczniemy faktyczne obrady, proszono mnie w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa, zmarła nasza koleżanka, samorządowiec, wieloletni dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim, pani ostatnio Wysoko Mazowieckim, pani Grotowicz, może tutaj, który dłużej zna jej karierę zawodową. Pan Kwaterski przedstawi to sylwetkę i prosimy o minutę ciszy w związku z tym, z tą sprawą. Szanowni Państwo, w piątek nadeszła smutna właśnie informacja, że długoletnia pani dyrektor najpierw szpitala w Bielsku Podlaskim przez 19 lat, wcześniej była dyrektorem do spraw finansowych kasy chorych. Potem w 2,5 roku pracowała jako dyrektor w Wysokim Mazowieckim i po długiej ciężkiej chorobie zmarła. Właśnie dzisiaj przed chwilą zakończyły się uroczystości pogrzebowe. Wydaje mi się, że ta osoba na tyle znana, że nie trzeba przedstawiać jej
życiorysu, była bardzo cenioną, szanowaną koleżankę. Wspólnie współpracowaliśmy ponad 20 lat. W związku z tym bardzo proszę Państwa o uczczenie jej pamięci minutą ciszy. Dziękuję. Jeszcze tutaj mamy też taką, jesteśmy w szczególnym okresie bożonarodzeniowym, kiedy na świecie powinien zapanować pokój i pan Sławomir Nazaruk uważa, że powinniśmy to jakoś zasygnalizować społeczności naszego województwa. Bardzo proszę, żeby pan Sławomir Nazaruk przedstawił tutaj, jak to według niego moglibyśmy zrobić. Jest to szczególny okres. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, wnioskuję o uczczenie na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu dzisiejszym minutą ciszy wszystkich ofiar działań wojennych prowadzonych na Ukrainie, w Strefie Gazy oraz innych rejonach świata. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, którego głównym przesłaniem jest pokój, nadzieja i miłość. W związku z powyższym wydaje mi się, że ten wniosek jest uzasadniony i prosiłbym o minutę ciszy. Dziękujemy. Proszę Państwa, więc jak wznowiłem obrady, Państwo dostali porządek obrad. Ja chcę przypomnieć, że w proponowanym porządku w 7 punkcie jest autopoprawka zarządu. Ona wynika z prac nad budżetem na ten jeszcze rok. Oraz w drugim, w punkcie 8 i też jest w podpunkcie F są autopoprawki. Natomiast w punkcie 14 jest zmiana tytułu uchwały, bo no jak tutaj sygnalizują mnie jakby winę, czy też braki w systemie komputerowym, gdzie wycięło część nazwy uchwały. Ja myślę, że to jest tak, potraktujmy to jako literówkę i nie ma tu co głosować, więc punkt 14 by brzmiał w ten sposób. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia centrów zawodowych, medycznych i społecznych szkoły policjalnej i tu jest właśnie ta zmiana, co wycięto wcześniej, Szkoły Policjalnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, druk 1097. Tak byłby brzmiał ten punkt, myślę, że tu nie będziemy głosowali. Natomiast sprawą zupełnie nową jest punkt proponowany, wniosek zarządu, proponowany tutaj przeze mnie jako 15a i on dotyczy wydłużenia terminu obowiązywania ponad jeden rok umowy z miastem Białystok na dofinansowanie ze środków PFRON-u robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą zbudowa i przebudowa budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Białymstoku, ulica Antoniuk Fabryczny 40 o salę gimnastyczną z zapleczem oraz dostosowaniu obiektu do przepisów PPOŚ wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ogrodzeniem i wadzeniami. Ja rozumiem, że Państwo ten nowy dokument na sesji mają, tak? Więc ja trochę tutaj skrótu użyłem początku tego punktu i to musimy przegłosować. Czy są inne wnioski do porządku? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie, bo tamto te autopoprawki i tak dalej nie wymagają głosowania, tak panie radco? I tak samo ta nazwijmy potraktowanie tego jako literówkę tego uzupełnienia do tego projektu uchwały. W punkcie 14, więc głosujemy wprowadzenie punktu 15a. Czy jesteśmy gotowi? Kto jest za wprowadzeniem, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, bardzo proszę o głosowanie.
Proszę podać wyniki. Dwadzieścia 7 osób za, 2 osoby nie głosowały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że sejmik jest za wprowadzeniem tego punktu. Ponieważ innych wniosków nie było, więc teraz z tym punktem głosujemy cały porządek proponowany Państwu wcześniej. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Analogicznie 27 za, 2 osoby głosowały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że sejmik przyjął porządek obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 57 sesji sejmiku. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma. Nie słyszę w każdym razie. Zarządzam głosowanie za przyjęciem tego protokołu. Proszę podać wyniki. 27 za, 2 osoby nie głosowały, 1 nieobecna. Identycznie stwierdzam, że sejmik przyjął protokół z 57 sesji sejmiku. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z 58 sesji sejmiku. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia 8 za, 1 osoba nie głosowała, 1 nieobecna. Stwierdzam, że sejmik przyjął protokół. Przechodzimy do punktu piątego. Przyjęcie protokołu z 59 sesji sejmiku. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem tego protokołu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 27 za, 2 osoby nie oddały głosu, 1 nieobecna. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu szóstego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2039. Chcę powiedzieć, że dotyczy to bieżącego roku i proszę pana, już tutaj jest, pana skarbnika o przedstawienie, o co chodzi w tej zmianie. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo, jest to projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego na lata 2023-2039. Jest to ostatnia zmiana w tym roku i tak jak tutaj państwo widzicie, są to kończące się projekty w regionalnym programie operacyjnym województwa podlaskiego 2014-2020 FS. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego też 2014-2020 wydatki majątkowe. Natomiast chyba taka najważniejsza tutaj to Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zgłasza zmianę, nie wydatkuje w tym roku 6 milionów złotych na przebudowę i rozbudowę ulicy Władysława Reginsa w granicy miasta Białystok. Te środki przechodzą na rok 2024. Natomiast w roku 2023 nadpłacona będzie, czyli z wyniku postępu robót wynika, że zapłacimy więcej niż planowaliśmy na rok 2023, kwotę 12 milionów 700 tysięcy i między innymi te 6 milionów przechodzi na tą płatność i nie zapłacimy tego w przyszłym roku.
Jeżeli są jakieś pytania, to postaram się odpowiedzieć. Nie, bym prosił opinię Komisji Skarbu i Finansów. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych do dyskusji, rozumiem, że wszystko jasne. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie? Przepraszam, wieloletniej prognozie finansowej. Prognozie finansowej, przepraszam, się zagalopowałem. Kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Za, 2 osoby się wstrzymały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na bieżący rok wraz z autopoprawką. Druk 1106. Bardzo proszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Tak zmiana, jak i autopoprawka nie są zbyt obszerne. Najważniejsze rzeczy, jakie tu są, to tak dotyczą szpitali i tak dosyć duże dotacje na szpital, samodzielny szpital zespołu Śniadeckiego 550 tysięcy, 1400 tysięcy, szpital wojewódzki kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 706 tysięcy, szpital w Suwałkach 400 tysięcy, Białostockie Centrum Onkologii 150 tysięcy, specjalistyczny, psychiatryczny, samodzielny zakład opieki zdrowotnej w Suwałkach. W autopoprawce jest 700 tysięcy, które planujemy przekazać na spłatę ujemnego wyniku dla szpitala w Choroszczy. Jest taka duża kwota 4 miliony 100 tysięcy, jest to na remonty dla Prolegio, ale to jest z funduszu kolejowego, czyli nie obciąża jakby budżetu województwa. Jeżeli są jakieś pytania, to słucham, postaram się odpowiedzieć. Nie ma pytań, proszę o opinię Komisji Skarbu i Finansów. Komisja pozytywna, proszę mówić do mikrofonu, bo tu się nagrywa. Zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Osób za, 1 osoba się wstrzymała, 1 nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających. Myślę, że tutaj nie ma potrzeby referowania tego za bardzo, bo to jest jak na budżet województwa mała kwota, niecałe 4 miliony złotych, które przychodzą do wydatkowania powiedzmy w przyszłym roku. Czy trzeba referować? Nie. Opinia również pozytywna. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Głosów za. Bez głosu przeciw. 1 osoba się wstrzymała. 1 nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez sejmik. Dziękuję. Przechodzimy do najważniejszego, tak uważam, punktu dzisiejszego dnia, dzisiejszej sesji, mianowicie drugiego czytania budżetu i uchwalenia tego budżetu lub też nie, teoretycznie rzecz biorąc, i wieloletniej prognozy finansowej. Więc tak, bardzo proszę pana skarbnika, żeby przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie budżetu.
Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, są dwie uchwały. Jedna uchwała dotyczy budżetu województwa, natomiast druga uchwała dotyczy wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego i tak uchwała numer RIO 2/311/71/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego na lata 2024-39. Skład orzekający w osobach Dariusz Ręczyński przewodniczący, Katarzyna Garbolińska członek, Marlena Stachurska-Janczyło członek. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez Zarząd Województwa Podlaskiego projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego na lata 2024-39. I tu jest takie obszerne uzasadnienie. W tym uzasadnieniu w zasadzie wszystko jest opisane zgodnie z przepisami. Natomiast na końcu skład orzekający zwraca uwagę, że w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalenia i wykonywania budżetu w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, niezbędne jest ciągłe, wnikliwe monitorowanie przez województwo założeń określanych w wieloletniej prognozie finansowej pod kątem faktycznej ich realizacji. To jest taki zapis, który pojawia się od 4 lat. Monitorować trzeba po prostu zadłużenie i sprawdzać, czy wskaźniki indywidualne dla województwa podlaskiego są na odpowiednim poziomie. Natomiast druga uchwała, uchwała RIO 2/310/71/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2023 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej województwa podlaskiego na rok 2024 oraz o możliwości finansowania deficytu budżetowego przedstawionego w tym projekcie uchwały. I tak skład orzekający w osobach Dariusz Ręczyński przewodniczący, Katarzyna Garwolińska członek, Marlena Stachurska-Janczyło członek opiniuje pozytywnie projekt uchwały budżetowej województwa podlaskiego na 2024 rok oraz możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez województwo podlaskie w tym projekcie uchwały. I tam jest obszerne uzasadnienie, że RIO zgadza się z naszym projektem i sfinansowaniem deficytu w ten, a nie inny, w taki sposób, jaki przedstawiliśmy. Teraz my jesteśmy w podpunkcie B, przedstawienie opinii, wniosków komisji radnych. Chcę powiedzieć, że w materiałach sesji jest wiele wniosków radnych i też wniosków komisji. Pana Mikołaja Janowskiego, pana Cezarego Cieślukowskiego, wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sejmiku Województwa Podlaskiego, pana Sławomira Nazaruka, kilka wniosków. Dosyć dużo tych wniosków pana Nazaruka i też są opinie komisji. O Komisji Rozwoju. Pozytywnie. Muszę wyłączyć, bo dobrze. I teraz jest taka sprawa. Pozytywnie. Opinia Komisji Rolnictwa 3 za, 0 przeciw, czyli też pozytywnie. No jest i opinia też Skarbu Finansów pozytywnie. Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze? Teraz momencik. Ja mam do pana marszałka pytanie, jak zostały rozpatrzone wnioski Komisji Radnych? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wszystkie wnioski, które trafiły do nas do piątku do godziny 15.30 zostały uwzględnione przez zarząd w autopoprawce. Z tego co mi wiadomo, żadnych wniosków ani komisji, ani poszczególnych radnych obecnie nie ma. Tam się tylko wkradła w jednym miejscu w autopoprawce do załącznika. Jeszcze pan skarbnik zgłosi jedną, ale to nie ma wpływu na żadne kwestie finansowe.
Czy radni, którzy wnioskowali o zmiany w budżecie, w projekcie budżetu, potwierdzają? Potwierdzają. Bardzo proszę pana skarbnika. Panie przewodniczący, panie marszałku, tutaj chodzi o stronę 6 autopoprawki i tutaj w zadaniu DP 2006 promocja województwa planowane do realizacji w 2024 między innymi następujące wydarzenia i tutaj jest szereg wydarzeń wymienionych: Wajda na Nowo, Up to Date, Białystok Biega, Suwałki Blues Festival i tutaj chcielibyśmy tylko uzupełnić o punkt 12, jest to upamiętnienie stulecia autokefalii Kościoła Prawosławnego w Polsce, kwota 100 tysięcy złotych. To jest takie uzupełnienie w ramach tego budżetu promocji. Rozumiem, czyli tak, stanowisko zarządu żeśmy poznali, otwieram dyskusję. Jeżeli jest wola, to proszę przedstawicieli klubów, żeby zaczęli w pierwszej kolejności dyskusję. Jest wola klubu kogoś legatu, klubu, jak nie, to później radni oczywiście indywidualnie. No. No kluby, czy mają jakąś swoją tutaj, no to proszę, ale a jako klub? Jako radny. No to trzeba zaczekać. Najpierw kluby, czyli zespoły radnych. No. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, Wysoki Zarządzie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie, że bardzo krótko, jak co roku uchwalamy budżet województwa podlaskiego i zawsze nam już przychodzi takie przysłowie, że tak krawiec kraj jak materii staje. Zawsze by się chciało, żeby ten budżet był większy, wyższy, no i jest to naturalne. Jednak no, finanse są nieubłagalne, te dwie strony muszą się gdzieś, Szanowni Państwo, zgadzać. Jeżeli chodzi tutaj o ten rok, tak jak tutaj było wielokrotnie na komisjach powtarzane, czy podczas pierwszego czytania budżet rekordowy, jak to nazywa pan marszałek, 1,5 miliarda złotych wydatki, dochody, Szanowni Państwo, w granicach 1,4 miliarda złotych. Ja powiem tak, budżet bardzo wysoki, ale też chciałbym podkreślić pewną kwestię. Rozmawiałem tutaj przed sesją o tym z panem skarbnikiem. Bardzo często zarzuca się nam jakieś takie rozdawnictwo, że znalazły się środki większe na straże pożarne, znalazły się środki dla gmin i powiatów, znalazły się środki na wyremontowanie czy dofinansowanie zabytków, znalazły się środki dla klubów sportowych i jeszcze wiele innych kwestii. I Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że całe zadłużenie samorządu to jest w granicach 300 milionów złotych, biorąc pod uwagę oczywiście kredyty, nie wchodzą w tą kwotę, nie wchodzą poręczenia. I myślę, że jest to bardzo istotne i przy budżecie właśnie chciałbym o tym powiedzieć, bo często też słyszymy, czy ja słyszę takie informacje, że my jesteśmy na skraju jakiejś upadłości, bo jest tu jakieś rozdawnictwo. Nic, Szanowni Państwo, podobnego. Jako dobry gospodarz musimy w obecnych i przyszłych latach, musi nas być stać w związku z obecnie trwającą perspektywą na wkłady własne, bo tak po prostu robi dobry gospodarz, że jeżeli ma jakieś środki, może uzyskać z zewnątrz, to musi zawsze znaleźć w tej swojej kieszeni środki na wkład własny. Przechodząc, Szanowni Państwo, dalej, jeżeli chodzi o deficyt, to jest to około 80 milionów złotych w tym roku. Jeżeli chodzi o środki na transport i łączność, czyli to, co najbardziej nas interesuje, bo w tym są inwestycje drogowe, jest to ponad 760 milionów złotych. Oczywiście znaczna część w tym to środki unijne i o tego nikt nie ukrywa, o tym też szeroko mówimy. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o najważniejsze zadania inwestycyjne w transporcie i łączności, oczywiście droga Łapy Rożki Wysokie Mazowieckie, kwota na ten rok to ponad 150 milionów złotych, w całości ta inwestycja to prawie 0,5 miliarda złotych. Ja powiem tak, ja osobiście, jeżeli tak mogę trochę prywatnie, się bardzo cieszę z tej inwestycji w imieniu mieszkańców całego powiatu wysokomazowieckiego, ale oczywiście białostockiego. Bardzo dziękuję zarządowi, wszystkim radnym, że ta inwestycja w końcu znalazła się w realizacji. Jesteśmy na etapie postępowania przetargowego.
Mamy 28 grudnia planowane jest otwarcie ofert. Miejmy nadzieję, że nie zostanie ono przełożone, chociaż wiem, że wpływają pytania do specyfikacji warunków zamówienia. Kolejna, szanowni państwo, inwestycja to przebudowa drogi Bielsk-Hajnówka, na ten rok 76 milionów, czy Łomża-Mężenin, na ten rok 60 milionów złotych. Szanowni państwo, przechodząc dalej, to jest oczywiście również wzrost wydatków na turystykę, wzrost wydatków na ochronę zdrowia. Utrzymane są dotacje na ochotnicze straże pożarne. Jeżeli chodzi o kulturę, to kwota ponad 215 milionów złotych i w tym bardzo ważna inwestycja, bo remont teatru dramatycznego, o tym też od wielu lat się mówiło, jednak bardzo często mówiono też, że jest to inwestycja, która na chwilę obecną przekracza możliwości finansowe województwa. Myślę, że to bardzo dobrze, że ta inwestycja się znalazła w tegorocznym budżecie. Kolejne kwestie, szanowni państwo, to dalej oczywiście konkursy z zakresu kultury, Wojewódzkie Biuro Geodezji, program odnowy wsi, koła gospodyń wiejskich, to wszystko również znalazło się w tym budżecie oraz bardzo istotna kwestia środki na odnowę zabytków, które w tym roku są wyjątkowe. Szanowni państwo, powiem tak, rozumiem, że przy budżecie wspierają się jakieś kwestie polityczne, światopoglądowe. Jednak myślę, że ten budżet jest dobrym budżetem dla województwa podlaskiego, budżetem rozwojowym, ale jednak to, co powiedziałem na początku, budżetem bezpiecznym, że jeżeli pojawią się jakieś nowe środki, czy unijne, czy jakieś inne dofinansowania, miejmy nadzieję, że w związku ze zmianą władzy wszystkie dofinansowania, takie jak do tej pory otrzymywały samorządy, czy regionalne, czy gminy i powiaty, dalej będą utrzymane i jeżeli będzie trzeba dołożyć na ten wkład własny, to ten budżet gwarantuje to, że będzie nas po prostu na to stać. Chciałbym powiedzieć, że Klub Prawa i Sprawiedliwości, co jest oczywiste, poprze ten budżet i wszystkich państwa też do tego zachęcam. Myślę, że w każdym okręgu, bo bardzo często tu jest tu podnoszone, że jakoś okręgi są traktowane niesprawiedliwe, że w każdym okręgu są w tym roku poważne inwestycje i zapraszam państwa do poparcia tego budżetu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy ktoś inny klub? Pan Cieślukowski, proszę. Szanowni państwo radni, drodzy goście, podzielając tutaj radość kolegi z tego, że mamy okazję dzisiaj uchwalić budżet województwa podlaskiego na rok 2024, ja chciałbym zabrać głos w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i przede wszystkim powiedzieć o kilku cechach charakterystycznych tego budżetu, ponieważ no, rzeczywiście on różni się od budżetu lat poprzednich, a w mojej ocenie przede wszystkim jest na pewno zbyt optymistycznie oszacowany i tak naprawdę nierealny do wykonania. Ja rozumiem ten optymizm, bo wszyscy jesteśmy pełni optymizmu po wynikach wyborów i sądzę, że każdy z nas spodziewa się, że właśnie nowy rząd i nowa koalicja dostarczy nam wielkiej satysfakcji i wspomoże również samorządy województw w realizacji zadań, ale nie jestem pewny tego, ponieważ no, są ostatnie zapowiedzi olbrzymiego jednak deficytu, który uwidacznia się teraz w pracach już nad założeniami budżetu na rok 2024 naszego państwa, no, nie wskazuje na to, żeby to było tak optymistyczne. I teraz, jeżeli mówimy o dochodach budżetu na kwotę ponad no, prawie miliarda 400 milionów złotych, miliarda 396 milionów, no to moim zdaniem ten dochód jest rzeczywiście przeszacowany. Dochody bieżące opierają się, mają wzrosnąć na prawie 16%, z tym, że te 16%, jak popatrzymy na inflację ostatnich lat, no niestety nie konsumują, można powiedzieć, tego wzrostu ceny skutków inflacji, jakie ostatnio przeżywamy. A zatem te podstawy są wątpliwe, a tym bardziej wątpliwe, że zaplanowane zostały dochody budżetu z tytułu podatku CIT i podatku PIT. No PIT aż 38%, CIT prawie 18%. No wydaje się to niemożliwe, żeby tak nastąpił tak gwałtowny wzrost tych dochodów, no, z racji chociażby tego, że znacząco one odbiegają od planowanego wzrostu gospodarczego.
Po drugie, co myślę powinno nas trochę martwić, niepokoić, spadł znacząco, czy w projekcie budżetu został zaplanowany znaczący spadek udziału dochodów własnych województwa w dochodach ogółem. Z 20 prawie 30%, z 29,46 do 22,73. Pomimo, że te dochody własne między innymi z PIT-u i z CIT-u zostały zaplanowane w takiej, no powiedzmy, moim zdaniem nadmiernej wysokości. Ja mam świadomość, że to są prognozy, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów, no ale właśnie tak jak tutaj ocenia się teraz tą radosną działalność Ministerstwa Finansów w ostatnich miesiącach przy przygotowywaniu budżetu, tak i te wskaźniki są w mojej ocenie nadmierne. Mówię, że to jest znak, że spadają dochody własne, dlatego udział dochodów własnych, dlatego że no de facto skazujemy się na większe wsparcie, czy powiedzmy większe oczekiwania na pomoc zewnętrzną typu dotacje, subwencje, czy pomoc europejską. No a w przypadku, jeżeli rzeczywiście ten planowany deficyt, czy w tej chwili obliczany deficyt będzie wynosił tyle, ile się mówi, to nie wiem, czy starczy źródeł finansowania na to, żeby nam te planowane dotacje i subwencje pokryć. Po trzecie, też chciałem powiedzieć o tym, że no, rzeczywiście wzrastają dochody majątkowe i mają one być przeznaczone. Oczywiście głównie wzrastają ze względu na to, że planujemy realizować inwestycje z funduszy europejskich. Jest to wzrost ponad czterokrotny. Ponad czterokrotny, ponieważ wychodzimy z bardzo niskiego pułapu, tych 119 milionów roku bieżącego. Na przyszły rok mamy ponad 535 milionów i oby te duże inwestycje drogowe zostały zrealizowane. Ale chcę przypomnieć właśnie, że to, że mamy szansę na to wreszcie, żeby realizować inwestycje współfinansowane z funduszy europejskich, no to będzie to dopiero zasługa tego rządu i tej koalicji, która no, będzie w stanie wynegocjować zasady przekazania środków europejskich dla Polski, które będą uwzględniały formułę praworządności. Przypuszczam, że gdyby nie nastąpiła ta zmiana w Polsce, to te zapisy budżetowe byłyby tylko pożyczeniem, tak jak to się przez kilka ostatnich lat działo w sprawie KPO i środków, które miały wpłynąć do naszego województwa z KPO. Ja przypomnę, tutaj mam taki dokument podpisany przez pana dyrektora Piotrowskiego z 2020 roku, gdzie z KPO miało spłynąć prawie 300 milionów na drogę Suwałki Filipów, granica województwa, 240 milionów na drogę Suwałki Augustów, drogi wojewódzkie. Na razie tam nie spłynęło jeszcze nic i pewnie nie spłynie, bo na KPO w wykonaniu poprzedniego rządu niestety to była fikcja. Po czwarte, no rośnie deficyt. Ja wiem, że ten wzrost jest niewielki i nie stanowi olbrzymiego problemu dla budżetu województwa. Natomiast patrząc na strukturę wydatków i dochodów, można by założyć, że tego deficytu nie musimy wykonać wcale i on nie musi wzrosnąć, bo praktyka lat poprzednich pokazuje, że niestety ani wydatki, ani dochody nie są, ani dochody, ani wydatki nie są wykonywane i w związku z tym to założenie wydaje mi się ponad miarę. Po piąte wreszcie, bardzo dużo wątpliwości i uwag budzą zaplanowane w budżecie wydatki. Ja tych pytań w trakcie dyskusji na Komisji Skarbu i Finansów zadałem ponad 30. Na część z nich uzyskałem odpowiedź, na większość odpowiedź dostałem dzisiaj, więc przyznam się, że nawet nie byłem w stanie zweryfikować tych treści, które otrzymałem. Tutaj dziękuję pani dyrektor Rutkowskiej, jeżeli się nie mylę, tak? Tak, bo wyjaśniłem mi szczegółowo wydatki związane z planowanymi inwestycjami w turystykę współfinansowanymi prawdopodobnie w przyszłości z programu Polski Wschodniej. Natomiast na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo rzadko się może o to jako radni upominamy, ale pozwoliłem sobie przeanalizować planowane wydatki na wynagrodzenia w administracji Urzędu Marszałkowskiego. Tu dzięki uprzejmości pana marszałka otrzymałem informację, że w tej chwili zatrudnionych jest 855 osób na 852 etatach i na utrzymanie czy z wynagrodzenia z narzutami, z dodatkami, z nagrodami i tak dalej przeznaczamy na to 78 264 tysiące. Jeżeli przeliczy się te etaty przez tę kwotę, wychodzi na to, że ta średnia w przyszłym roku brutto będzie wynosiła
6211 zł, a netto 4564. No w mojej, w naszej ocenie jest to zdecydowanie niżej niż to się ma do administracji publicznej generalnie i do, szczególnie do zarobków w gospodarce narodowej. Ponieważ Szanowni Państwo, już w tym roku ta średnia brutto wynosiła ponad 7200, czy wynosi ponad 7200, a średnia netto wynosi ponad 5400, a zatem no te wypłaty, które otrzymują pracownicy, są niższe o prawie 1000 zł niż te zaplanowane wypłaty na przyszły rok są niższe o prawie 1000 zł niż te, które średnio w gospodarce otrzymują pracownicy w innych miejscach pracy. I to warto się nad tym zastanowić, no bo cała ta nasza polityka i racjonalność w realizacji polityki rozwoju województwa no opiera się jednak o pracowników i warto zadbać o nich na tyle, na ile pozwalają na to właśnie możliwości budżetowe, nawet kosztem niektórych wydatków, które nie zawsze tutaj w mojej ocenie są racjonalnie zaplanowane. Miałem uwagi do organizacji Podlaskiego Forum Ekonomicznego, do działań związanych ze wspieraniem polityki senioralnej, do zadań WORD-ów, ale myślę, że tutaj nie będę Państwa tym już absorbował ze względu na ten uroczysty czas. Natomiast chcę powiedzieć tak, że bardzo źle się czuję i nadal krytycznie oceniam brak inwestycji na obszarze regionu, subregionu suwalskiego. Tutaj w projekcie budżetu zawartych jest 26 zadań, których łączna wartość wynosi ponad 570 milionów złotych. Z tych 26 zadań na Suwalszczyznę trafi 6 milionów na dwa projekty dokumentacji na tych drogach, o których tutaj wcześniej wspomniałem, czyli około 1%. Bardzo podobnie było w latach ubiegłych. Dostałem informację szczątkową, tutaj częściową z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który pokazał tylko środki na remonty. No i rzeczywiście one potwierdzają tę tezę, że do nas te pieniądze nie trafiają, ponieważ jak porównałem powiaty, no powiat sejneński niecałe 2 miliony przez tą kadencję na remonty dróg, powiat suwalski 8 milionów, ale powiat kolnejski 30 chyba 4, tam sokulski 28. No także widać, że ta polityka jest no, dopasowana do pewnych regionów, ale nie na pewno, ale na pewno nie do Suwalszczyzny. Też tutaj wrócę do tego kwestii, którą podnosił kolega Waldek Kwaterski, droga Sejny-Szypliszki. No tutaj tej inwestycji nie ma na liście i ciekawe, kiedy odzyska ona swoją szansę na dofinansowanie. Podsumowując, budżet, który został przedłożony, nie odzwierciedla wzrostów kosztów funkcjonowania wynikających z bardzo wysokiej inflacji. Powiększa zadłużenie, ale nie po to, żeby kierować środki na realizację zadań własnych, a na podmioty inne. Nie rozwiązuje niektórych istotnych dla województwa problemów, takich chociażby jak funkcjonowanie komunikacji publicznej, w tym sytuacji w PKS Nowa, temat ochrony zdrowia, czy chociażby oferty kultury, do poprawa dostępności oferty kultury dla mieszkańców województwa. Ja o tym mówiłem wielokrotnie. Uważam, że budżety jednostek kultury powinny służyć promocji dostępności do kultury dla całego województwa na równych prawach. To nie jest wielka sztuka realizować tylko spektakle w Białymstoku i zachęcać do przyjazdu mieszkańców województwa, bo już jakby z samego faktu, że ktoś przyjedzie do Teatru Suwałk, czy z Sejn, czy z Augustowa, czy z Siemiatycz, no to niestety, ale te koszty są nieporównywalnie wyższe niż korzystanie z tego typu usług na miejscu, w swoich miejscowościach powiatowych czy gminnych. Dlatego powtórzę to jeszcze raz głośno. Bardzo proszę Panie Marszałku i cały zarząd, żeby już realizując politykę promocji kultury i dostępności do kultury uwzględnić to, żeby placówki kultury, instytucje kultury zlokalizowane w Białymstoku i okolicach świadczyły swoje usługi na terenie całego województwa. Wreszcie no, wspominałem o tym rozdrobnieniu tytułów inwestycyjnych. Kilkadziesiąt tytułów, z tego większość to są dokumentacje, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostaną zrealizowane. No i tak jak też to podkreślę, bo to dla mnie jest bardzo ważne,
utrwala ten budżet, utrwala realizowaną od początku tej kadencji politykę nierównomiernego rozwoju województwa poprzez ignorowanie bądź nieuwzględnianie potrzeb mieszkańców części województwa, chociażby subregionu suwalskiego. Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego będą głosować zgodnie z poczuciem odpowiedzialności za los województwa i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy następny klub chce zabrać głos w sprawie budżetu, czy klub Platformy Obywatelskiej, czy proszę? Szanowni Państwo. Co by tu powiedzieć o tym budżecie? Szanowni Państwo, faktycznie wzrost dochodów na tle lat poprzednich jest imponujący. Niemniej jednak ta siła nabywcza złotówki jest dzisiaj dużo mniejsza niż była 2-3 lata temu czy 4 lata temu. Te duże wzrosty są uwarunkowane od podatku dochodowego i podatku CIT, a za te z kolei odpowiadają mieszkańcy województwa podlaskiego, którzy, co pokazuje, że w tych trudnych warunkach ekonomicznych, z którymi się zmagamy, dobrze sobie radzą. W przedstawionym budżecie i wzrostach czy inwestycjach brakuje mi kilku kwestii. Przede wszystkim porównania do innych samorządów w Polsce, ponieważ kiedy te planowane dochody samorządu województwa podlaskiego nałożymy na mapę naszego kraju, okazuje się, że jako województwo podlaskie niestety nie przyspieszamy tak, żeby doganiać inne województwa, a cały czas jesteśmy w wysokości tych wzrostów z tyłu i to jest bardzo niepokojące. Obecny zarząd no, nie dysponował środkami unijnymi. Tej winy temu zarządowi przypisać nie można, aczkolwiek wina leży po stronie partii, którą ten zarząd reprezentuje. Zaplanowane wydatki budżetowe, w tym właśnie ze środków unijnych na rok 2024, są dosyć wysokie, aczkolwiek w budżecie nie widzę jednej kluczowej kwestii. Przy tak dużych wzrostach dochodów zarząd nie zaplanował jakiegoś zwiększonej ilości spłaty zobowiązań, które samorząd województwa posiada w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności nie widzę zabezpieczonych środków na wkłady własne do projektów realizowanych z funduszy unijnych. Dzisiaj podczas posiedzenia Komisji Finansów uzyskaliśmy informację, że projekty rozpoczynające się w 2024 roku będą wymagały poniesienia kosztów w wysokości ponad 200 milionów złotych wkładów własnych. Zarząd w mojej ocenie nie przedstawia w tym budżecie planu na to, z jakich środków dokładnie pokryć te wkłady własne, a jeżeli już będzie to rok dalej, 2025-2026, to kosztem czego ewentualnie mielibyśmy pokrywać te wkłady własne, kiedy zaplanowane czy rozpoczęte inwestycje w roku 2024 będą się kończyły. Dyskutowaliśmy na posiedzeniu naszego klubu nad przedłożonym projektem budżetu. Jak wszyscy Państwo wiecie, jest to rok wyjątkowy, ponieważ w kwietniu mamy wybory i tak naprawdę zobaczymy, kto ten budżet jeszcze będzie realizował. W związku z tym postanowiliśmy wstrzymać się od głosu nad dzisiejszym przyjęciem budżetu. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, pewnie dużo straciłem ale z wywodów tutaj pana przewodniczącego, ale musiałem odebrać telefon. Proszę, pan Mikołaj Janowski.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja dziękując za budowę wspaniałej drogi Bielsk Podlaski Hajnówka, bym prosił o wsparcie z firmą, która wykonuje. Otóż cały ruch, ciężar objazdu tego odcinka, remontowanego odcinka, przeniesie na drogi gminne i powiatowe i są bardzo, bardzo mocno niszczone. Ja ze swojej strony jako dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce staram się utrzymywać to w standardzie drogi wojewódzkiej, ale zaczyna mi brakować piasku, soli i tutaj i środków do uzupełniania ubytków w drogach i bym prosił o wsparcie, pomoc w uzyskaniu od wykonawcy środków. Dodatkowo chciałem podziękować za wniesienie poprawki mojej w sprawie ścieżki rowerowej do Białowieży. Serdecznie dziękuję, ale panie marszałku, jestem zaniepokojony, bo dzisiaj radio z rana podało informację, że będą remontowane drogi na Wysokim Mazowieckie, inne, a my mamy w planie drogę z Wodzieckie, Narewka, Tarnopol, Siemienówka, nic o tym się nie mówi. I do mnie wyborcy moi dzwonią i pytają, co jest, bo mówi, że jest w budżecie, a tutaj nic się nie dzieje w tej sprawie. Chciałem zapytać, jak tam mój wniosek w sprawie budowy tej drogi. Rozumiem, tutaj już chyba wyczerpano dyskusję. Czas. Co? A, no to pan się szukuje, bo ja chciałem, żeby pan marszałek czy ktoś inny z upoważnienia się odniósł do tych głosów. No proszę się szuka. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Tym razem jako radny też chciałem tutaj złożyć podziękowanie panu marszałkowi i zarządowi za to, że uwzględnił moją poprawkę do budżetu województwa. Ja zgłosiłem poprawkę dotyczącą umieszczenia w budżecie projektu pod tytułem Szlak Kultury Ludowej Suwalszczyzny. No i mam nadzieję, że skuteczna realizacja tego przedsięwzięcia no pozwoli właśnie na przynajmniej odrobinę tego przesunięcia Centrum Kultury Ludowej nie tylko z ziemi białostockiej czy z Ciechanowca, również na Suwalszczyzny. Także dziękuję bardzo. Czy pan marszałek tu. Panie przewodniczący, jeszcze ja jestem zapisany. A, nie zauważyłem, to się pojawiło przed chwilą. Pan Nazarek, proszę. Dziękuję. Panie marszałku, przepraszam, panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Tak, swoje 5 groszy chciałem dodać też do tego budżetu. Jako przewodniczący Komisji Rodziny cieszę się, że te środki w pomocy społecznej oraz w rodzinie są o wiele większe aniżeli w ubiegłym budżecie. Tutaj warto też wspomnieć, że wreszcie będzie rozbudowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Ignatkach. Tak, w tym budżecie jest zapisane 500 tysięcy na rozpoczęcie tego, dokładnie na przygotowanie, jakby inwestycje, przygotowanie dokumentacji. Jeśli chodzi o kulturę, tutaj już moi przedmówcy wspominali, ja też chciałbym powiedzieć, są to bardzo duże środki, tak, wzrost o ponad 160%, tak, w stosunku do budżetu z ubiegłego roku, znaczy z bieżącego roku. Jeśli chodzi też o, że tak powiem, jest taki bardzo, bardzo ciekawy program właśnie współpracy samorządu województwa podlaskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W tym roku jest to zapisana kwota ponad 16 milionów złotych. Też ona jest, nigdy takiej kwoty nie było. Nawet biorąc pod uwagę inflację, jest to bardzo duży wzrost i cieszę się, że po prostu organizacje pozarządowe będą mogły jakby tutaj realizować cele, które mają w swoich statutach. Warto też wspomnieć o transporcie. Jeśli chodzi, tak jest, o drogach już nie będę wspominał, bo tutaj też kolega Janowski mówił i moi przedmówcy z klubów. Natomiast warto też wspomnieć, że ponad około 10 milionów złotych jest przeznaczonych na ścieżki rowerowe, tak, i powiedzmy chodniki jakby przy drogach wojewódzkich. Tutaj między innymi właśnie rozpocznie się inwestycja, realizacja tej ścieżki przy drodze 676 Supraż Krynki, także Augustów Suwałki i inne właśnie
lokalizacji przy innych drogach wojewódzkich. Proszę Państwa, ja bym tak, także chciałbym kilka słów dodać, ponieważ reprezentuję także środowisko prawosławne oraz mniejszości narodowych, w tym białoruskiej. Chciałem powiedzieć tak, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy w tym roku z panem, nie tylko w tym roku, ale przede wszystkim z panem marszałkiem i zarządem. To widać po, powiedzmy, środkach, które są zapisane w tym projekcie budżetu. Tutaj między innymi sztandarowa inwestycja, która może być także, nie wiem, że tak powiem, przykładem dla miasta Białegostoku, a więc powołanie Centrum Kultury Białoruskiej, zapisane zadanie w tegorocznym budżecie, upamiętnienie stulecia autokefalii Kościoła Prawosławnego. Autokefalia, czyli to niezależność od jakiejkolwiek, że tak powiem, władzy poza naszym państwem, naszym krajem. Także myślę, że to jest wielkie wydarzenie dla naszego Kościoła. Poza tym kontynuacja już kolejny rok, czwarty bodajże, wspierania przez zarząd województwa za pośrednictwem Podlaskiego Instytutu Kultury, że tak powiem, sprowadzenia świętego ognia w okresie wielkanocnym z Jerozolimy do Polski. No i w tym roku kończącym się też bardzo znaczącym wydarzeniem były rocznice związane z kodeksem supraskim, wyjątkowym zabytkiem, który powstał 1000 lat temu na terenie dzisiejszej Bułgarii. Tak, został przetłumaczony na język polski, to jest naprawdę dziedzictwo światowe. Został wpisany właśnie na listę UNESCO i myślę, że tutaj po prostu no, ze względu na te właśnie działania będę głosował za budżetem województwa podlaskiego na rok 2024. Myślę też, że obecny zarząd niejednokrotnie dał jakby wyraz temu, że jest gotowy, powiedzmy, na inicjatywy służące środowiskom mniejszościowym, także w tym, żeby, powiedzmy, przełamywać pewne stereotypy. I myślę, to co też dzisiaj było przez księdza metropolitę tak mówione podczas opłatka, tak, że właśnie należy pewne rowy zasypywać i do tych okopów nie wracać. I myślę, że to jest dobry przykład. Dziękuję. Pan marszałek się zgłaszał, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, króciutko odniosę się do tych uwag. Na początku oczywiście, co jest już pewną tradycją, wszystkie uwagi i wnioski radnych, niezależnie z jakiej opcji politycznej były składane, zostały przez Zarząd Województwa Podlaskiego uwzględnione, czyli utrzymujemy pewną tradycję, którą zapoczątkowaliśmy wspólnie 3 lata temu. Szanowni Państwo, no zacznę może tak od tych ostatnich pytań, jeśli chodzi o Juszkowy Gród, Złodziecki. Oczywiście jest ta droga w budżecie na 2024 rok. Docelowo oczywiście chcemy uzyskać dofinansowanie na tą drogę z programu Polski Wschodniej. Przygotowaliśmy się solidnie do tego. Tam jest też droga Łomża-Mężenin. Patrząc na te kryteria, które zostały ustalone dla tego konkursu, wygląda to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy cieszyli się z jeszcze lepszych decyzji. Także tutaj spokojnie, myślę, jeszcze chwilkę musimy poczekać, trochę się przeciągnął ten konkurs, ale jak najbardziej ta inwestycja będzie realizowana. Chciałbym się odnieść teraz do, oczywiście dziękuję tu panu Sławkowi radnemu Nazarukowi jak najbardziej za te dobre słowa, jeśli chodzi o kwestię współpracy z mniejszościami. Robimy to, co Państwo do nas składacie. To przecież pod wnioskiem o stworzenie Centrum Kultury Białoruskiej podpisał się pan radny Igor Łukaszuk, także jest to radny Koalicji Obywatelskiej i
uzyskał ten wniosek, akceptację nie tylko Zarządu Województwa Podlaskiego, ale przecież i całego sejmiku, co udowodniło głosowanie. Także dobrze, że potrafimy działać ponad pewnymi podziałami. Odnośnie kwestii dotyczących pana radnego Pileckiego, tutaj oczywiście trzeba by było zaznaczyć, że podczas pierwszego czytania budżetu pan skarbnik przedstawił wszystkie, bym powiedział, wskaźniki i też wydatki, dochody, wydatki majątkowe, jak wyglądają na tle innych województw. To było dokładnie przy pierwszym czytaniu przedstawione i tam widać, że nie to, że nie przeganiamy. My już przegoniliśmy niektóre województwa i to są fakty. Oczywiście jeszcze jest dużo do zrobienia, ale naprawdę tutaj nie ma się czego wstydzić. Odnośnie kwestii dotyczącej, bo jeszcze tutaj pan radny Pilecki odniósł się do kwestii, że może być ten budżet realizowany i tak dalej przez inny zarząd. Oczywiście będziemy, to rozstrzygnie suweren i niedługo się o tym przekonamy, kto będzie to realizował, kto nie. Mam nadzieję, że obecny zarząd oczywiście, ale pokornie, że tak powiem, przychylimy się do werdyktu suwerena. Ale bardzo taka istotna kwestia, bo jak myśmy po wcześniejszym zarządzie przejmowali budżet, to szanowni państwo, 709 milionów to były dochody, wydatki to były 824 miliony, deficyt 114, a kredyt 113. Miód malina, tak można, zacytując jeden z utworów muzyki rozrywkowej, że tak powiem, że wskazać. Szanowni państwo, 1,5 miliarda, przepraszam, to są wydatki, dochody 1,4 miliarda, deficyt 84 miliony, a kredytu 34. Co jeszcze? Myśmy nawet już zaczęli za wcześniejsze zarządy spłacać te kredyty. Co jeszcze? Nigdy żeśmy nie skorzystali z nowej linii kredytowej, poza tą otwartą przez państwa. Także realizujemy to, można powiedzieć, w taki sposób, odrabiamy rokrocznie deficyt, rokrocznie nie korzystamy z kredytu, a pomimo tego mamy historyczny budżet. Ot, taki paradoks. Na koniec zostawiłem sobie pana radnego Cieślukowskiego, zgodnie z pewną już moją tradycją też. Panie radny, myślę, że trochę mówimy o dwóch, jesteśmy w dwóch różnych rzeczywistościach. To na pewno. Oczywiście rozumiem tą niezręczność klubową, ale no trudno. Nie realizujemy do wykonania. Były takie kwestie dotyczące. Możemy? Ale ja nie mam tu lampki żadnej, tak? Także chciałbym. Tak. Zgodzę się tylko. Może ktoś chciał, żeby tu kolędę zaśpiewać. Zgodzę się tylko z jednym stwierdzeniem pana radnego, że nierealne jest wykonanie tego budżetu. Tak, zgadzam się. A wie pan dlaczego? Bo jeszcze w tym budżecie nie ma czegoś, tych inwestycji jak Breast Cancer Unit, nie ma jeszcze rozpoczęcia inwestycji, bo nie mogliśmy jeszcze wprowadzić Kolej Plus, czyli Łomża, Białystok. Jest wiele, wiele jeszcze inwestycji, które będziemy wprowadzali i faktycznie pewnie dojdziemy wykonaniem tego budżetu do wydatków może i 2 miliardy złotych. Tak to będzie wyglądało i tutaj się z panem mogę w 100% zgodzić. On nie będzie w taki sposób wyglądał. Będzie wyglądał lepiej. Jeśli chodzi o kwestie związane z tym podważaniem jakby pewnych wskaźników, które zostały przyjęte. No one zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów, ale ja bym chciał też zwrócić uwagę na to, że ta dobra współpraca samorządu województwa podlaskiego i to uszanowanie miejsc pracy i pomoc dla przedsiębiorców przynosi efekty w postaci tych rekordowych dochodów z CIT-u, z PIT-u. To wszystko, co dzisiaj możemy, że tak powiem, podstawić do budżetu, jest wspólnie wypracowane z tymi podmiotami, ale też wynika z tej, bym powiedział, polityki, którą przyjęliśmy jako zarząd, nawet w COVID-zie, jako pierwsi uruchamiając podlaski pakiet gospodarczy i ratując 20 tysięcy miejsc pracy. Jeśli chodzi o kwestię deficytu, bo tam była taka sytuacja, że on jest odrealniony, no tu ja bym się z tym nie zgodził. Deficyt przyjęliśmy realny, co roku go odrabiamy, to już mówiłem, co roku nie korzystamy z kredytu i w 2023 roku też nie będziemy z tego kredytu już
prawie na 99,9% korzystali, co pokazuje, że mamy dochody własne i ostrożnie prognozujemy budżet, a na wykonaniu on już z natury rzeczy i z tej tradycji, którą przyjęliśmy, jest spokojnie, delikatnie, można powiedzieć tak, w sposób zrównoważony przygotowany. Jeśli chodzi o politykę spójności, no tutaj już pan radny, bym powiedział, wyskoczył w ogóle poza pewne fale, bym powiedział, których nie jestem w stanie ogarnąć. No oczywiście, przecież jest realizowana polityka spójności, dostaliśmy zaliczkę, jest, bym powiedział, już wdrażana pomoc techniczna. No trudno by było tu powiedzieć, że te środki w jaki sposób są zagrożone. W mojej ocenie nie. Widać to po zaliczkach, widać po wszystkich płatnościach, a już niektórych konkursach, które już de facto są rozstrzygane. Także polityka spójności pracuje. Oczywiście co do KPO przyjmuję ten zarzut, ale miejmy nadzieję, że być może no, nowy rząd odblokuje te KPO, gdzie było to widać ewidentnie działanie czysto polityczne, bo nie trzeba żadnych ustaw zmieniać, tylko że tak powiem, no zmienić władzę, no i będzie KPO. Oczywiście, jeżeli ono będzie służyło naszemu regionowi, okej, w porządku, niech one będzie, ale tutaj nie łudźmy się, że KPO też nie jest realizowane z tego powodu, że choćby Fundusz Medyczny to jest część już KPO, a wiemy, że to będzie, bym powiedział, pokrycie później wydatków, które poniósł rząd, także KPO w pewnym sensie też już pracuje. Jeśli chodzi o kwestię zatrudnienia, tu ona została poruszona. Oczywiście bardzo dużo projektów własnych realizujemy. Stypendia, niestypendia, różnego rodzaju obiekty. Xylopolis przecież. Teraz do Xylopolis jeszcze drugi budynek, który będziemy realizowali wspólnie z partnerem, którego wyłonimy w postępowaniu odnośnie partnerstwa publiczno-prywatnego. Dużo tych inwestycji będzie realizowanych. No, powstał nowy biuro do spraw projektów realizowanych w ramach Polski Wschodniej. No, chcemy się do tego przyłożyć, dlatego to zatrudnienie wzrosło. Co do kwestii poborów, no to zostawiam pracownikom, niech oni to ocenią. Staramy się oczywiście jako samorząd co roku zwiększać wynagrodzenia dla pracowników. Są też nagrody, także tutaj trudno mnie o to pytać. To już muszą pracownicy siedzący tutaj albo chodzący po korytarzach bądź w urzędzie się na ten temat wypowiedzieć. Szanowni Państwo, oczywiście dziękuję za te wszystkie wnioski, za kwestie związane z tymi wszystkimi projektami. Oczywiście proszę Państwa i zwracam się tak jak co roku o to, żebyście poparli ten budżet. Przynajmniej jeżeli ze względów politycznych niektórzy nie możecie go poprzeć, to się wstrzymajcie, tak? Tak, żeby można było powiedzieć to, co powiedział arcybiskup Józef Guzdek tutaj, tak? No, mamy pokazać, tak, i utożsamiać się z tym, co robimy i warto by było, żebyśmy, że tak powiem, faktycznie realnie pokazywali, w jaki sposób wspieramy nasz region. Szanowni Państwo, ja oczywiście ze swojej strony jestem dalej otwarty na różnego rodzaju wnioski i sugestie. Aha, były jeszcze inwestycje w Suwałkach. Uruchomiliśmy już ZIT w Suwałkach, 30 milionów euro. Pomagaliśmy przecież lotnisku w Suwałkach. Lada dzień, Breast Cancer Unit i radioterapia, 70 milionów w Suwałkach. Poza tym, do moich obowiązków należy polityka rozwoju. To do moich obowiązków nie należało, ale pomagałem panu prezydentowi Suwałk otrzymać dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, choć tego nie musiałem robić. Na spalarnię chyba bodajże 160 milionów złotych i też nie musiałem tego robić, ale pomagałem panu prezydentowi, może to potwierdzić, wielokrotnie też mi publicznie dziękował, znaleźć środki na budowę Suwałki Arena. To do moich obowiązków nie należało, ale jednak uważałem, że jako marszałek nie powinienem tylko się zamykać do swoich ustawowych kwestii, ale też i pracować szeroko ponad to, co wynika z przepisów prawa. Także ja rozumiem, że być może nie zawsze jest to, co chcemy i rozumiem już tą drogę nam wspominaną tak tutaj w trakcie różnego rodzaju posiedzeń, gdzie mówiliśmy Suwałki, granica województwa, no tylko, że proszę na to spojrzeć. Ogłosiliśmy przetarg, prawda? No, znalazł się wykonawca, chciał więcej, ogłosiliśmy drugi. Proszę zwrócić uwagę, co zrobiliśmy. Zwiększyliśmy tą kwotę. Będziemy szukali oczywiście dofinansowania, jeśli chodzi o tą drogę, ale myślę, że jest realne, żebyśmy ją też wykonali. Dziękuję bardzo i bardzo serdecznie proszę o poparcie. Jest to historyczny budżet.
I nieważne, kto go będzie realizował, ważne, że będzie służył mieszkańcom. I nie ma już Polski A i Polski B. I widać to po tych wskaźnikach i po różnego rodzaju innych uwarunkowaniach, które są realizowane w naszym regionie. Stać nas na ambicje, na ambitne inwestycje, ale też na ambitny budżet. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie widzę tu chętnych już do dyskusji. Chciałbym, bo tak, mamy, myślę, że jesteśmy na punkcie, w tej chwili przechodzimy do podpunktu F i tutaj jest autopoprawka. Czy to, ta autopoprawka jest dla radnych znana, czy nie? Jeżeli jest znana, to słucham, to nie będziemy tutaj, bo uchwała była wcześniej prezentowana, autopoprawka później, więc jeżeli stwierdzam, że Państwo znają i uchwałę, i autopoprawkę do wieloletniej prognozy finansowej województwa podlaskiego na lata 2024-2039. Jeżeli tak nie słyszę sprzeciwu, no to zarządzę głosowanie, bo opinie komisji były już przeczytane. No właśnie, bo to długo trwało, więc możliwe, że trzeba sprawdzić, żeby, bo pewnie niektórzy się wylogowali ze sesji. Być może ja też, zaraz sprawdzimy. Nie, u mnie raczej chyba wynika, że... Proszę podać, czy wszyscy już się zalegowali, są zalegowani na sesji. Ale ja pytam się biura sejmiku. Tak. Jeżeli wszyscy są zalegowani, przechodzimy do głosowania. To jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 23 za, 7 osób się wstrzymało. No i to jest już komplet sejmiku, więc stwierdzam, że uchwała została podjęta. Teraz przechodzimy do punktu G. I też mam to pytanie odnośnie autopoprawki, czy trzeba ją ponownie referować, czy też Państwu jest znana. Znana, przynajmniej tak niektórzy wiedzą i nic nie się nie odzywają, zakładam, że jest znana, więc nie trzeba jej tutaj referować. W związku z tym proszę o głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2024. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? No to przepraszam, jeśli będzie jakaś 19 za, wstrzymało 17. Pani poda do protokołu po prostu, nie będziemy poprawiać. Do protokołu pani poda, że była tutaj omyłka, nie, ponieważ nie ma tutaj jakby skutku na wynik, więc nie ma problemu co do jasności. No dobrze, to ale to jeszcze... miał mój wniosek być o asumpcję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję. Gratuluję zarządowi województwa, marszałkowi, skarbnikowi przygotowania budżetu. Myślę, że ponieważ zwyczajowo jest tutaj może i szampan jak szampanem, to w urzędach nie bardzo. No widać pan tutaj przewodniczący Zielkowski ma inne doświadczenia. A, w urzędzie stanu cywilnego. No dobrze, ale to być może tak jest, takie bez alkoholowy. Myślę, że z 5 minut przerwy zrobimy, żeby, bo tu wiem, że na pewno będą wywiady do telewizji, do innych mediów, tutaj przewodniczący klubu, ale tak samo przedstawiciel zarządu, więc zarządzam 5-minutową przerwę.
Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu WOD-owi w Białymstoku, druk 1094. Proszę referenta, zaraz sprawdzimy, kto jest skierowany. Na pewno pan marszałek Kolbyś, ale tak jest. A pod jego nieobecność pan dyrektor Piotrowski jest? Proszę. Panie przewodniczący, nie trzeba referować. Znamy. Nie trzeba referować, tak? To proszę w takim układzie opinię Komisji Rozwoju. Przewodniczącego nie ma, ale była pozytywna. Była pozytywna. Bardzo proszę umożliwić sprawdzenie kworum i będziemy głosować. Umożliwcie. Czy mamy kworum? No 16 osób to już jest kworum, więc zarządzam głosowanie. No. Brak aktywnych głosowań. Proszę umożliwić głosowanie. Proszę umożliwić głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podać wyniki. Nie, to się, tak. 20 za, 3 osoby się wstrzymały, 1 osoba nie głosowała, 6 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Łomży. Referuje pan marszałek Kolbyś. Czy jest potrzeba? Nie ma, tak, ale bym prosił o to umożliwienie sprawdzenia kworum, bo niektórzy doszli, nie wiem, czy tam są zalegowani. Myślę, że teraz już wszyscy, którzy przybyli na sesję, to są zalogowani. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury. Też była pozytywna. Otwieram dyskusję. Nie ma chęci do dyskusji. Proszę o głosowanie. Proszę o umożliwienie głosowania. Brak aktywnych głosowań. No proszę tutaj umożliwić głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia trzy osoby za, 3 osoby się wstrzymały, czy nie głosowały, 1 nieobecna. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wodu w Łomży została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Suwałkach. Też pytanie, czy potrzeba referowania? Nie potrzeba. Opinia Komisji Infrastruktury.
Opinia pozytywna. Pozytywna. W związku z tym otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji. Zarządzam głosowanie. A Modzelewski, proszę. Formalnie tylko chciałem, panie przewodniczący, zgłosić, że cały czas punkt 9, podpunkt G nie ma wyniku głosowania. Nie ma w systemie w ogóle. Ale to my wszyscy tak widzimy, że tego nie ma. To nie tylko u mnie jest tak. Okej. Jest. Nie ma. Komunikat cały czas jest, że liczenie nie zostało zakończone. Proszę podać, to jest wniosek formalny, proszę podać wynik głosowania w punkcie G, uchwalenie budżetu. No, proszę spojrzeć, bo wywołany został. Ale ja widzę tutaj na tej ściągawce 19. Wstrzymało się 11, wstrzymało się 11 osób. No tutaj też jest, proszę bardzo. Tutaj Cieślikowski za swój tutaj laptop. No jakiś masz słaby sprzęt, no. Dobrze, myślę, że sprawa została wyjaśniona, że głosowanie zakończone jest. Tego zaraz tu pan sprawdzi, o co chodzi, pan informatyk. Proszę mi przypomnieć, czy głosowanie w punkcie 12 zostało zakończone? Jeszcze nie było. To proszę umożliwić głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Chodzi o punkt 12, ŁOT w Suwałkach. Proszę podać wynik. Weszła dwie osoby za, trzy się wstrzymały i cztery nie głosowały, jedna nieobecna. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obszaru chronionego krajobrazu Dolina Bugu, druk 1093. Tutaj jest pan Marek Olbrzych, upoważniony do referowania. Pytanie, czy jest potrzeba referowania? Nie ma, tak? Opinia Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu. Bardzo proszę. Nie, to jest opinia Komisji Rolnictwa. Rolnictwa, a przepraszam, nie spojrzałem w to. I ochrony środowiska, opinia Komisji pozytywna. Pozytywna, dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Nie ma dyskusji, nikt się nie zgłosi. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę głosować. Proszę podać wyniki. 26 za, przeciw 3. Jedna osoba nie głosowała, 0 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przez sejmik przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego, to jest punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoły Policjalnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, druk 1097. Tutaj jest na sesji upoważniona pani Bożena Nienautowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki. Też zadam pytanie, czy jest potrzeba referowania? Nie ma. No i tutaj proszę o opinię Komisji Rodziny. Przepraszam, nie, bo się to przesunęło. Sportu, Edukacji i Turystyki. Opinia pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję.
Nie ma głosu w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia 4 osoby za, 2 osoby się wstrzymały, 4 osoby nie głosowały, wszyscy obecni. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zadań zarządu samorządu województwa podlaskiego realizowanych ze środków PFON-u i przeznaczenia na nie środków w bieżącym roku, druk 1108. Tutaj upoważniony jest do referowania pan dyrektor Maślak, dyrektor Departamentu Zdrowia. Czy jest potrzeba referowania? Nie ma. Opinia Komisji Zdrowia jaka jest? Komisji Rodziny pozytywna. Komisji Rodziny, a Zdrowie tego nie... Nie, panie przewodniczący. Z PFON-u. Sugerowałem się panem dyrektorem Maślakiem. Dobrze. Otwieram dyskusję. Nie ma głosu w dyskusji. W związku z tym zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. Dwadzieścia 9 za, 1 osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15a. To jest ten punkt wniesiony. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na wydłużenie terminu obowiązywania ponad 1 rok budżetowej umowy z miastem Białystok na dofinansowanie ze środków PFON-u w ramach zadania rozbudowa i przebudowa specjalnego środka wychowawczego w Białymstoku, ulica Antoniuk Fabryczny 40 o salę gimnastyczną zapleczem i tak dalej. Więc opinia tutaj w tym wypadku Komisji Skarbu i Finansów. Pozytywna. Zakładam, że nie trzeba referować. Nie słyszę głosu przeciw. Otwieram dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę, wyniki 30 za wszyscy. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Sejmiku Województwa Podlaskiego. Ten plan, proszę państwa, był przedstawiany na wszystkich komisjach. Jest to plan odzwierciedlający, no powiedzmy, rok budżetowy w samorządzie województwa, czyli poszczególne podsumowania, które są obligatoryjne. I tutaj wszystkie komisje opiniowały ten dokument. Wiadomo, że jak będzie coś dodatkowo wyniknie, to będziemy to dodatkowo wprowadzać na wniosek zarządu, czy też komisji, czy też radnych. Czy są uwagi do tego dokumentu? Nie ma. Myślę, że przedstawiłem i to jest, sprawa jest znana radnym, więc myślę, że więcej nie trzeba tutaj o tym dokumencie mówić. Komisje, jak mówię, się wypowiedziały. Zarządzam głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego planu pracy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki.
29 za, jedna osoba nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy sejmiku na rok przyszły została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej sejmiku na przyszły rok. Tu bardzo bym prosił, żeby pan przewodniczący Dworzański to zarekomendował jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej. No tak, plan pracy został przyjęty przez Komisję Rewizyjną. Także zresztą Komisja Rewizyjna również pozytywnie opiniowała plan pracy sejmiku. Czy rozumiem, że Komisja Rewizyjna to rekomenduje to sejmikowi podjęcie takiego planu pracy? Tak? Tak, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję. Czy są inne uwagi w sprawie tego planu? Nie ma. Zarządzam głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę podać wyniki. 29 za, jedna osoba nie głosowała, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Rozpatrzenie projektu uchwały, a nie, to już było, przepraszam, do 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych Komisji Sejmiku. I to widzę, że te zmiany wynikają z przyjęcia w nasze gremium dwojga radnych. Panią Agnieszkę Annę Sitarską oraz pana Grzegorza Kapicę. Pan radny chce pracować w Komisji Rewizyjnej Rozwoju, Zdrowia, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, czyli w trzech komisjach, a pani Agnieszka Anna Sitarska w dwóch komisjach, Komisji Rozwoju oraz Edukacji. To jest taka wola radnych. Czy są jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym zarządzam głosowanie za podjęciem tej uchwały. Proszę podać wyniki. Ja przypominam radnym, że to się nagrywa. No także, o, 27 za, jedna osoba się wstrzymała, dwie osoby nie głosowały, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 19. Rozpatrzenie, informacja w sprawie raportu z wykonania programu ochrony środowiska Województwa Podlaskiego na do 2030 roku za lata 21-22. I tutaj mam pytanie, bo ten raport jest przygotowany. Zajmowała się tym Komisja Rolnictwa. Bardzo prosiłbym, czy potrzeba referowania? Nie, bardzo prosił przewodniczącego Komisji Rolnictwa o wypowiedź w tej sprawie. Komisja przyjęła informację, była dyskusja, ale ogólnie pozytywnie żeśmy ocenili. Czy są, otwieram dyskusję. Nie ma, no, ponieważ to nie jest uchwała, stwierdzam, że sejmik zapoznał się z informacją w sprawie raportu wykonania programu ochrony środowiska oraz opinią komisji w tym zakresie, Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. Zamykam punkt 19, przechodzimy do 20. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwały sejmiku Województwa Podlaskiego za trzeci kwartał bieżącego roku. To jest drugi, 20. Tutaj jak będą uwagi do tego, to się na sesji będzie tłumaczył pan marszałek. Sam zresztą siebie podał do tego tłumaczenia. Czy są uwagi? Nie ma uwag.
stwierdzam, że Sejm zapozna się z informacją zarządu o wykonaniu uchwał w trzecim kwartale bieżącego roku. Przechodzimy do punktu 20. Informacja zarządu podlaskiego o wykonaniu, a to było, przepraszam, 21, bo ja to nie zaznaczyłem tutaj. Informacja marszałka o bieżącej pracy zarządu województwa podlaskiego w okresie od 23 listopada. Czy ta sprawa, czy państwo zgłaszają uwagi do tej informacji? Nie ma uwag. W związku z tym zamykam punkt 21 i przechodzimy do 22. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie 27 listopada. Chcę powiedzieć, że tych interpelacji było dużo i ja nie będę cytował, bo to i pan Nazaruk, i Kapica, no i ich myślę, że tam jeszcze inni radni, zaraz zobaczymy. Mam podpięte, że wszędzie udzielono odpowiedzi. Więc pytanie takie, czy te odpowiedzi satysfakcjonują, czy państwo macie jakieś uwagi do tej odpowiedzi? Pan Nazaruk, proszę. Panie przewodniczący, panie marszałku, szanowni państwo. Panie marszałku, jedno pytanie do odpowiedzi. Ja złożyłem interpelację w sprawie jakby inwestycji w szpitalu wojewódzkim imieniem Jędrzeja Śniedyckiego w Białymstoku. Chodzi o budynek, który pomieściłby w jednej lokalizacji przychodnie. I czy pan mógłby ewentualnie kilka słów powiedzieć, jakie są szanse, żeby to, powiedzmy, w najbliższym czasie zadziało się? Panie przewodniczący, państwo radni, inwestycja ta po zmianie programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego będzie realizowana w formie konkursowej, chodzi o przychodnie, tak, w Szpitalu Śniadeckim. Także jak zmienimy program, bo BCO zwolni część środków po podpisaniu umowy na Breast Cancer Unit, to wtedy uruchomimy konkurs na tą inwestycję. Dziękuję. Czy są następne jakieś pytania w sprawie interpelacji? Nie ma. Pan Kapica, proszę. Przepraszam. Ja tak usłyszałem, że wszystkie odpowiedzi zostały udzielone na interpelację, na tę interpelację, ale ja tylko jedną odpowiedź dostałem, która tutaj też jest wymieniona, ale więcej odpowiedzi nie ma. Mam zaznaczone, że pan po prostu tych interpelacji udzielił, chyba napisał 8. No tak, 8, tylko że ja odpowiedź widzę jedno. A, to proszę pana marszałka, czy to faktycznie. Czy w sejmiku, proszę, czy jak to było z tym? Nie, no jesteśmy jeszcze w terminie, ale z tego, co mi wiadomo, sukcesywnie odpowiadamy. Także ale to nie są interpelacje, które w pewnym sensie wpływają na kwestie budżetowe. Te były dla nas priorytetem. A, rozumiem, no bo ja usłyszałem, że są odpowiedzi, więc tak od razu. Nie, jesteśmy jeszcze w terminie, jeśli chodzi o pozostałą część interpelacji. Skupiliśmy się na tych, które dotyczą budżetu. Dobrze, dziękuję. Chyba 4 udzielono, a ja tak po prostu myślałem, że na wszystkie. Przepraszam. Bo... Dobrze, to. Myślę, że ta sprawa została wyjaśniona. Tak, przechodzimy do punktu 23. Poza tym byłem na tutaj, jeżeli chodzi o mnie, informacja, to wczoraj na kolędowaniu byłem zaproszony przez, przyznam się, że nie, już nie pamiętam, kto to wysłał to zaproszenie, zarówno w kościele, nie, to marszałek dopłacał do tego interesu, ale tam formalnie to ktoś inny występował. No, w każdym razie w kościele katolickim, kościele w cerkwi prawosławnej były występy, w jednym przypadku chóru, w drugim zespołu, śpiewanie razem ze zgromadzonymi wiernymi. Proszę państwa, to jest jedna sprawa, ale chciałem poinformować w tym punkcie, że ja dzisiaj obchodzę imieniny. I to jest, przygotowałem na to okoliczność tam torty oraz cukierki, także zapraszam. 100 lat.
Nie chciałem burzyć dzisiejszego tutaj historii, żeby to zakłócać porządek wcześniej. No i... To 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje. Nie narzekajmy na to, co jest. Dobrze, proszę Państwa, to dziękuję bardzo za tę miłą taką wstawkę. No nie chciałem tutaj zakłócać porządku, zapraszam. I jeżeli wiceprzewodniczący nie mają już nic, że tak powiem, do uzupełnienia, to zamykam punkt 24, przechodzimy do 25. Zamknięcie sesji. No jeszcze 24, nie zamykamy. 24, wolne wnioski, panie przewodniczący. Przepraszam, proszę. No. Przepraszam, to przez te emocje. No właśnie, wszystko przez te 100 lat. Jeśli można, panie przewodniczący, otrzymaliśmy z PKS Nowa, ze Związku Zawodowego, takie obszerne pismo z pewnymi pismami dołączonymi z dat poprzednich, nawet z roku 2022-2023. I moje pytanie dotyczy, czy zarząd się tym zajmował, a jeśli tak, to czy jakieś wnioski wyciągnął, a jeśli nie, to czy zamierza się tym zająć i to będzie w jakimś sensie na szerszym forum dyskutowane? Sytuacja PKS-u już była omawiana na sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego, ale analizujemy, czy coś, co jest w tym piśmie, w jakiś sposób wybiega poza zakres materiału, który był wcześniej. Generalnie, jeśli chodzi o PKS Nowa, to chciałbym, żeby to brzmiało, że to jest tylko ta część PKS-u suwalska. I z tego, co mi wiadomo, PKS Nowa jest bardzo zła atmosfera ze względu na to, co się dzieje, bo duża część załogi, oprócz jakby oddziału w Suwałkach, jest niezadowolona z tego, że PKS jest teraz postrzegane tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co dzieje się w oddziale w Suwałkach. Naszym zadaniem, jak i prezesa, jest przede wszystkim uspokojenie tej sytuacji i spokojnie dążenie do tego, co żeśmy zapowiedzieli, ale z drugiej strony też no, musimy wziąć pod uwagę, że PKS Nowa to są też oddziały w Łomży, Zambrowie, Siemiatyczach, Białymstoku i tu trzeba jak najbardziej też tą sytuację trochę uspokoić. Ale będziemy, analizujemy, czy to się mieści w zakresie. Większość tych kwestii, które tam zostały podane, na pierwszy rzut oka mieści się w tym, co było wcześniej. Ale jeszcze są jakieś tam szczegóły, które mogą być istotne i to analizujemy. Jeśli można, tylko dodatkowo ad vocem, panie przewodniczący. Wydaje mi się, że rzeczywiście pojawiły się nowe okoliczności, o których tutaj nie widzieliśmy, bo faktycznie widzę, że to jest takie trochę rozwojowe, ta działalność i sygnały płynęły wcześniej i teraz to jest takie trochę gaszenie pożaru, żeby ta atmosfera była lepsza, ale czasami działalność taka profilaktyczna, czyli w ogóle niedopuszczenie do tego typu sytuacji jest pewnym rozwiązaniem bardziej właściwym, natomiast tutaj niestety to zaczyna po prostu eskalować. Dziękuję bardzo. Pani Naszkiewicz, proszę. Ja również do pana marszałka z pilnym apelem i prośbą o interwencję się zgłaszam. Tym razem nie w sprawie Suwałk, tym razem w sprawie Zambrowa, a mianowicie od roku 2022, od sierpnia, w oddziale zambrowskim, to jest interwencja mieszkańców, a właściwie rodziców dzieci, które nie mogą skorzystać z poczekalni i tak jak już to kiedyś było w Suwałkach, stoją na zewnątrz, marzną w oczekiwaniu na środki, na środek transportu swojego. Można kupić w Zambrowie bilety, ale nie działa ani toaleta, ani poczekalnia. To ja o te dzieci chciałabym się upomnieć, szczególnie w takim pięknym czasie świątecznym i zimowym. Dziękuję. Ja myślę, że nie tylko o dzieci, ale też i o dorosłych trzeba się upomnieć. Także sprawdzimy oczywiście tą sytuację, ale z tego co mi wiadomo, to tam burmistrz Zambrowa organizuje tą kwestię. Także jak w każdym mieście, ale sprawdzimy to oczywiście. Jak to w mieście burmistrz organizuje? To znaczy poczekalnię i ubikację dla podróżujących? Ale to zależy, czy to budynek jest. No, to by chodzi, chyba o to. No to państwo postawiliście kontener, to może tutaj też trzeba.
to od sierpnia to już można byłoby się zorganizować 2022. No, ja bym proponował, znaczy ja ja dzisiaj się zapoznałem z tym pismem przed sesją i co mnie dziwi, że to wpłynęło teraz, jakby w ostatniej chwili, że nie można tak przejść od ręki wszystkiego, że tak powiem, sprawdzić. Ja też się zastanawiałem, czy w jakiś sposób tego nie sugerować państwu, żebyśmy się zajmowali, tylko pytanie, gdzie byłyby te informacje, skąd pozyskane, te sprawdzające to, co się podaje w tym piśmie, więc to jest troszeczkę za wcześnie. Oczywiście ta sprawa, o której pani radna mówi, to jest jakby niezależne od tego pisma. Natomiast no, mnie to tak jakby ktoś chciał specjalnie zaskoczyć, myślę, że to odniesie skutek, że on tutaj bezpośrednio na sesję sejmiku. No myślę, nic bardziej błędnego, bo normalnie zajęła się na przykład Komisja Infrastruktury, zażądaliby od zarządu jakichś dodatkowych informacji, punkt po punkcie, co tam jest napisane i byłby inny skutek, a to tak w ostatniej chwili, że tak powiem, to no, chyba po to, żeby robić zamieszanie. No. Ja myślę, że tak czy inaczej trzeba prosić tutaj zarząd, żeby na następną sesję albo też w innym trybie po prostu poprzez rozesłanie informacji do radnych ustosunkował się do tego pisma. Natomiast ta sprawa, co pani Naszkiewicz mówi, no to bym prosił o interwencję, jeżeli to jest faktycznie w gestii burmistrza Zambrowa, żeby on też się do tego... Proszę, pan Olbyś. Szanowni państwo, chciałem państwu powiedzieć, że jedynym dworcem i obiektem, który przyjmuje pasażerów w administracji PKS Nowa, to jest Białystok. W każdym innym mieście na terenie naszego województwa to są odpowiadają samorządy terytorialne za utrzymanie dworca. Tylko Białystok ma ten obiekt jako PKS Nowa. Białystok nie ma. My mamy. Proszę państwa, teraz pan Jerzy Leszczyński, proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie marszałku, ja na ostatniej sesji prosiłem o informację na temat aktualnego zaawansowania prac nad koncepcją Doliny Rolniczej 4.0, a także planów na ten rok, co tam będzie się działo i co zarząd planuje. I prosiłbym o tę informację, bo do tej pory nie uzyskałem. No bardzo prosił, rozumiem, że ta informacja zostanie w jakimś logicznym terminie uzupełniona, bo to było na poprzedniej sesji zgłoszone, czy to minęło? Na poprzedniej sesji zgłaszałem taki wniosek. No dobrze, a ile to dni minęło, bo tam jest termin? No nie wiem. 18. No rozumiem, że bardzo bym prosił, żeby bez zbędnej zwłoki tutaj udzielić adem odpowiedzi. Pan Cieślukowski jeszcze proszę. Tak, też w ramach zapytania do pana marszałka będę kontynuował to, co podniósł tutaj pan radny Kondraciuk. Ten materiał, który przesłał PKS, ja otrzymałem tutaj dzisiaj z korespondencją, a widzę, że data wpływu była 30 listopada. No to myślę, że to chyba chodziło o świadome zatrzymanie tego, żeby nie podnosić tego tematu, ale skoro już został poruszony, to ja powiem tak, że nie trzeba być wielkim filozofem, tylko trzeba rozumieć to, że jeżeli mamy dać szansę dla PKS Nowa w Suwałkach, to przede wszystkim trzeba zatrzymać wyprzedaż majątku i nie sprzedawać bazy w Wełku i bazy w Olecku, na których ten oddział zarabia, zrealizować to, co było deklarowane, czyli zrobić tę inwestycję związaną ze stacją CPN. Było przecież pisało w tych materiałach, które dostaliśmy, że jakiś 1 000 000 złotych miał tam trafić. Z tego co ja wiem, nic nie trafiło. Nic tam się nie poprawiło. Dalej jest, nawet dojazd jest tragiczny do tej stacji CPN. No i po prostu zaufać ludziom, że jeżeli już tam pracują, to oni chcą, żeby ten oddział funkcjonował, a nie żeby był tylko przedmiotem krytyki. I pierwszy krok, o który wnioskowałem na ostatniej sesji, to było to, żeby zatrzymać tą sprzedaż bazy Wełku. Szkoda, że pan radny wcześniej nie zatrzymał sprzedaży majątku, ale to już tak na marginesie, bo był on sprzedany na wysokość 40 milionów złotych, a my tu mówimy o działce na 2 miliony 300 i to poza terenem naszego regionu, poza naszym województwem. Parę faktów. Oczywiście dyrektor oddziału PKS Nowa w Suwałkach wyraził zgodę w ramach konsultacji na sprzedaż
działki zarówno w Gołdapi, jak i działki w Ełku, nie pamiętam, czy też w Olecku, po konsultacjach i po rozmowach żeśmy stwierdzili, że Olecko zostawiamy, mówię po konsultacji i po rozmowach z oddziałem w Suwałkach. Stwierdziliśmy, że Olecko zostawiamy, nie będziemy tego sprzedawali. Ja jeszcze raz zaznaczę, że to jest majątek, który jest poza granicami naszego regionu i w pewnym sensie nie pracuje na rzecz naszych mieszkańców. Z bardzo prostej przyczyny, nie mamy tam kursów. Dopiero co Olecko może się odbuduje, może się nie odbuduje, jeśli chodzi o kursy. Przyglądamy się temu, bo się umówiliśmy, że przejrzymy i zobaczymy. Jeśli chodzi o kwestię tych rzeczy, które podniosłem, no to tak jak mówię, jeśli chodzi o Olecko, jest to wstrzymane i od dłuższego czasu. Tego nie trzeba powtarzać. Nie jest Olecko wystawione do sprzedania. Jeśli chodzi o Ełki Gołdap, to taka zgoda została wyrażona z punktu widzenia konsultacji razem z dyrektorem, bym powiedział, Suwałk, który później faktycznie zmienił zdanie, ale to już za daleko sytuacja poszła, bo jesteśmy na umowach przedstępnych i ta kwestia i ta sprzedaż zostanie zrealizowana. Odnośnie kwestii związanej z wykonaniem tego, bym powiedział, dojazdu do CPN-u, to z tego co wiem, został wyłoniony wykonawca i jest to na etapie już wdrażania. Czy realizacji samej? Nie wiem, sprawdzimy to. Nie wiem, czy warunki ostatnio pogodowe umożliwiły realizację tej inwestycji, ale kwota została jak najbardziej PKS-owi znaczona, przekazana. Ja bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że ta nieruchomość w Ełku jest szacowana na 2 miliony złotych, tak? 2 miliony chyba bodajże 300 tysięcy. No dobrze, no to w takim układzie, biorąc pod uwagę, że tu wnioskodawcy, znaczy autorzy tego pisma piszą, że przychody z tego to jest 6 tysięcy netto. Nie wiem, czy to jest miesięcznie, czy rocznie. Miesięcznie. Nawet nie miesięcznie, to jest po prostu, nie jest to jakaś, tak jak tutaj sugestia jest, nie wiadomo jaka kwota w stosunku do wartości tej działki. Znaczy, panie przewodniczący, szanowni państwo, dlatego analizujemy te kwoty, bo za każdym razem, bo teraz zaczęło się coś pojawiać od przedstawicieli związków zawodowych z Suwałk. I jeżeli dobro PKS-u leży nam na sercu, to dobrze by było, żebyśmy raczej wszyscy apelowali o to, żeby było merytorycznie i żeby nie było emocji. Bo to, co pan radny mówi, że jest pewna sytuacja, no to naprawdę jest walka taka, że Suwałki kontra reszta PKS-u. Tu jest 500 osób z jednej strony i 70 ze strony Suwałk. Nie o to nam chodzi, żeby oni ze sobą w jakikolwiek sposób, no już mówiąc tak, kolokwialnie dali sobie po mordach, dlatego trzeba uspokoić tą sytuację jak najbardziej. Umówiłem się ze związkami zawodowymi, wszystkimi związkami zawodowymi na spotkanie na początek stycznia, gdzie już będziemy po pierwszym etapie analizy wszystkich tych składników majątkowych PKS-u, tak żeby zobaczyć jak możemy dalej działać, żeby faktycznie wyodrębnić oddział w Suwałkach. Także tu bym był ostrożny. Ja wiem, że to się nagrywa, że trzeba pokazać i trzeba błysnąć i tak dalej, ale tutaj naprawdę apeluję o rozsądek i o umiar. Panie marszałku, ja nie wiem, co pan chciał pokazać i czym błysnąć, ale tu chodzi o przyszłość PKS-u Suwałki. I nie jest sztuką wszystko sprzedać, a potem mówić, no teraz zastanowimy się nad samodzielnością PKS-u. Skoro oni na tym zarabiają i mogą zarabiać, a zarabianie może polegać tylko na tym, jeżeli ma się pewność co do trwałości posiadania majątku. Trudno dzisiaj wymyślić jakieś wielkie sztuczki, jak codziennie się słyszy od zarządu. Ale PKS Suwałka, sprzedamy, nie sprzedamy, sprzedamy, nie sprzedamy. No. Panie radny, oddział już dawno wie, co jest w zakresie sprzedaży, a co nie. No ale oddział mówi, że pół roku temu, ale to proszę zerknąć w dokumenty, pół roku temu zostało ze związkami i z dyrektorami oddziałów ustalone, pół roku temu, co ma być sprzedane, co nie. I dyrektor oddziału w Suwałkach wyraził na to zgodę, opiniując to pozytywnie. Jaki zakres? Jeżeli teraz zmienił zdanie, no to przecież my nie będziemy w taki ani inny sposób działać z tego powodu, że już pewne rozwiązania prawne weszły w życie i są realizowane. To jest jedna rzecz. A w kwestii dotyczącej majątku, ja jeszcze raz to powtórzę, niech to się nagra. Szkoda, że we wcześniejszych latach pan radny nie protestował, jak był wyprzedawany majątek w, nie wiem, w Łomży, w Augustowie, czy gdziekolwiek indziej.
No przykro mi, że pan tego nie zrobił. Jak pan chce znać moje zdanie, to niech pan poszuka jeszcze głębiej w dokumentach. Ale ja nie chcę nic szukać, no jest taka sytuacja. Nie były podejmowane przeze mnie. Ale miał pan na nie wpływ, bo reprezentował pan... Ja przepraszam, jakbyście panowie troszkę ciszej rozmawiali. Tak potwornie krzyczycie, że... Nie, to krzyczy pan marszałek, bo chce być zauważony i tam gdzieś błysnąć. Ja to jestem zawsze bardzo spokojny. Ja też jestem spokojny. Jeszcze raz przepraszam. Ja bym prosił, żeby kolejno... żeby kolejno mówić, a nie tak sobie chodzi słowo. No, złe przykłady z Warszawy płyną. No. Nie, bo cały czas pan radny wraca do pewnych kwestii, trzeba coś wstrzymać, trzeba coś zrobić. Ja rozumiem tylko, że co wstrzymaliśmy, to jest to Olecko. I Olecko jest jak najbardziej wstrzymane, bo tak umówiliśmy się jakiś czas temu na spotkaniu z przewodniczącym, z dyrektorem oddziału w Suwałkach. I teraz dyskusja, gdzie pierwotnie on wyrażał zgodę na to, żeby sprzedać Gołdap i Ełk, teraz zmienił zdanie, no już my nie możemy się z tych decyzji wycofać, bo są umowy przedstępne podjęte. I dlatego ta sytuacja no, nie wygląda w taki sposób, jak przedstawiał pan radny. No, ja rozumiem, że można wszystko powiedzieć i papier zniesie, klisza też być może, ale my nie możemy tak sobie powiedzieć, że nie. No jest już umowa przedstępna i tyle, tak? Dobrze. To działań jak najbardziej podtrzymujemy. Proszę państwa, ale bym prosił prowadzić do konkluzji, bo tak to będziemy mówić do pokazania się, że to my jesteśmy, no tak, no, że my jesteśmy, ten jest dobry, tam jest zły i tak dalej. No wiadomo w jakim czasie też żyjemy. Ja podałem to specjalnie te cyfry, bo tu jest, nie podano kwoty tej 2 300 000, tylko podano, że to jest zaniżona cena, a tam jest bardzo wysokie przychody z wynajmu. Nie to, że spółka korzysta z tej nieruchomości, tylko po prostu komuś wynajmuje i ma duże przychody, więc to trochę... Dlatego trzeba te informacje, które tutaj są podane w tym piśmie, punkt po punkcie sprawdzić. Proszę pan Cieślukowski, ale bym prosił, żeby to nie za długo, bo jeszcze dwóch radnych chcę mówić. Oczywiście bardzo zwięźle. Otóż właśnie nie wolno patrzeć przez pryzmat przyszłości przedsiębiorstwa, tylko sprzedając jego majątek. To, że majątek leży na terenie innego województwa, nie oznacza, że on nie może na siebie zarabiać, ponieważ PKS obsługiwał bardzo wiele tras na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i na tym zarabiał, a przez politykę obecnego zarządu praktycznie jest z tego miejsca wypychany. Ja jestem po rozmowach z samorządowcami, rozmawiałem między innymi z burmistrzem Olecka i on mi opowiedział, jak miasto i gmina Olecko zostało zachęcone do zmiany przewoźnika przez przewoźnika z ich terenu, ponieważ z inną ofertą, w ogóle z innym podejściem do rozmowy, pokazując wspólny interes, a nie tylko ogłaszając konkursy, na które się tam miasto albo zgłosi, albo nie zgłosi. I teraz majątek, oprócz tego jeszcze jest tabor i oprócz tego są ludzie i oprócz tego jest baza, tutaj stacja kontroli i tak dalej. I na to wszystko trzeba patrzeć razem, oszacować te wszystkie przychody i koszty, które za sobą idą. I jeżeli to przynosi generalnie łącznie zysk jako oddział, to trzeba to zachować i uszanować ich wolę rozwijania tego przedsiębiorstwa, a nie sprzedawać elementy majątku, opłacać błędy zarządu, który siedzi w Białymstoku i czekać, aż nic nie zostanie i wtedy łaskawie zaproponować nie wiadomo komu, a no niech może oni się tam sobie odłączą i robią co chcą. Wtedy to oni mogą, wie pan, co zrobić. To ja tak podsumuję, no 2 lata temu PKS oddział w Suwałkach był zadłużony na ponad 2 miliony złotych i wtedy na PKS w Suwałkach pracowali inni z naszego regionu. Trzeba patrzeć na to przez pryzmat dokumentów, które pan posiada w ramach tych informacji, które były przedstawione. Nieprawdą, przecież tu się pokrywa to. No, w Olecku mówił pan, że jest taka sytuacja, że chcemy, żeby było. No to tam już pół roku temu ta decyzja została podjęta, że Olecko zostawiamy i zaczynamy, że tak powiem, walczyć o klienta. Ta decyzja już została podjęta. Ja nie wiem, po co my cały czas ją wałkujemy. Chyba wybory się zbliżają dlatego, tak? Jeśli chodzi o kwestię majątku, to jeszcze raz mówię, reprezentował pan większość rządzącą wtedy, kiedy sprzedano majątek w wysokości 40 milionów złotych na terenie naszego regionu. Wtedy pan nie protestował głośno. Ja nie pamiętam sobie takiej, nie przypominam takiej sytuacji. A teraz, jeżeli my mamy podjęte pewne decyzje i chcemy dotrzymać słowa związkowcom, bo faktycznie twierdzą oni, że poradzą sobie sami na rynku, no to w tym momencie przyjęliśmy bardzo prostą zasadę. Umowy, które zostały już podjęte i z których wypowiedzenia narażało PKS na
bym powiedział, jakieś no, kwestie szkody finansowej, no to one muszą być dotrzymane, a reszta jest oczywiście realizowana zgodnie z tym, co żeśmy uzgodnili ze wszystkimi związkami, bo na PKS nie można patrzeć tylko przez pryzmat Suwałk i na to się nie zgodzę, bo są inni pracownicy też. Jest ponad 500 pracowników z całego województwa, a nie tylko z Suwałk. Nie dzielcie państwo PKS-u, czy tam województwa, na Suwałki, reszta, tak? Tu trzeba patrzeć na całościowo, na tą spółkę. Jeżeli ją podzielimy, to będziemy ją rozliczali wspólnie na sesji sejmiku. Dobrze, panie marszałku, pan tu już dwukrotnie powtórzył. Myślę, że tu pan Godraciuk, chciał drugi raz i pan Wnukowski. Pierwszy raz, bardzo proszę panów po kolei. Dobrze, dziękuję. Sądzę, że sprawa rzeczywiście wymaga wyjaśnienia, chociażby dlatego, że są te nowe okoliczności. Mówimy tutaj o tym, że ta atmosfera rzeczywiście jest niedobra i ktoś niestety, ale buduje złą atmosferę. W tym piśmie wynika z tego, że sam prezes to robi, podając inne informacje i te informacje należy zweryfikować. Dzisiaj padało wielokrotnie, że musimy być wiarygodni, więc trzeba na pewno, a to da się zrobić, czy cyfry, czy liczby osób zwalnianych, zatrudnianych, czy zatrudnionych w PKS-ie, rzeczywiście kto ma rację. No i nie zgadzam się tutaj z panem Cieślukowskim, że być albo nie być dla oddziału w Suwałkach, być albo nie być dla całego PKS-u. No, bo trzeba patrzeć rzeczywiście w sposób globalny, bo czasami koniunktura jest w jednym regionie, który się potem przekłada na drugi i czasami bywa odwrotnie, o czym tutaj też między wierszami była mowa. Więc trzeba na to w ten sposób patrzeć i po prostu być wiarygodnym. Tutaj pojawia się też wątek, o czym pani Naszkiewicz poruszała ostatnio, tego zatrudnienia, związkowcy o tym też piszą, że się nie spotyka i tak dalej. To wszystko niestety rzutuje na wiarygodność, proszę państwa, i to wymaga wyjaśnienia po to, żeby uniknąć tego typu błędów na przyszłość. Jeśli my tego nie zrobimy teraz, a zapoczątkowałem tę dyskusję, ale widzicie państwo, można dyskutować bez przewidzianej dyskusji, to się rozwija, więc dlatego nie chcę składać wniosku formalnego o zamknięcie tego i powrót do tego po wyjaśnieniach, a sądzę, że zarząd ma do tego mechanizmy i potrzeba w tej chwili, żeby wyjaśnić to ponad wszelką wątpliwość, to wszystko, co zostało przez związkowców tam napisane, albo prawie wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Pan Wnukowski, proszę, i na tym chciałem zakończyć tą dyskusję. Myślę, że zarząd przemyśli jeszcze raz tą sprawę w sensie analizy tego pisma i nam przedstawi swoją opinię. Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, ja bym chciał w imieniu mieszkańców miasta Augustowa prosić, żeby na przystanku PKS na działce sprzedanej właśnie przez poprzednie zarządy, a ta działka dalej służy jako przystanek PKS, żeby tam zapalić latarnie, bo mieszkańcy bardzo mocno na to narzekają, że ta działka jest nieoświetlona i bym prosił, żeby w tej właśnie sprawie podjąć jakieś decyzje. Wiem, że jej władze miasta też się zwracały w tej sprawie, także bym prosił o podjęcie działań w tym temacie. Ale do kogo? Czyja to jest działka? Ta działka w całości jest dzierżawiona obecnie przez PKS, a więc oświetlenie też jest w gestii PKS. Rozumiem, ale bo też jest inna sprawa, że to jest tam jakoś przy ulicy, ten przystanek, no to... Nie, to jest cała działka. Rozumiem. No dobrze, no, więc wszystko zostało już wyjaśnione na dzisiaj. Zamykam punkt ten co do dalszego sposobu postępowania. I dlatego też tutaj zamykam punkt 24, wolne wnioski i informacje. Przechodzimy do punktu 25, zamknięcie sesji, co niniejszym czynię. Wszystkiego najlepszego z okazji świąt.